uprawnień na 2014. W paragrafie pierwszym na razie strzeżnik prowincji czerwony przyjmuje następującą listę rachunkową zajęć osób niepełnosprawnych na 2014 rok. Paragraf, punkt pierwszy, budowa rekreacyjnego ogródka rolnowskiego, mieliśmy kwotę 40 tysięcy, zmieniamy tutaj, zadanie pozostaje, tylko zmieniamy to na kwotę 5 tysięcy. Punkt drugi, miejski dom, miejski dzienny dom pomocy Sudorska 7 w Krakowie, usunięcie bariery technicznej, kwota 7 tysięcy, 6 tysięcy, pozostaje to. Punkt trzeci, dostosowanie przejść dla pieszych, dla osób, dla pieszych chodników i schodów terenowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych według wskazówek. Tu mieliśmy kwotę 48 350 zł. Zmieniamy na dostosowanie przejść dla pieszych chodników i schodów terenów dla potrzeb osób niepełnosprawnych według wskazań dzielnicy. Kwota 74 350 zł. Więc ta kwota, o której mówiłem, z 35 tysięcy, ona nam zasila. Część nam zasila właśnie tutaj dostosowanie przejść dla pieszych chodników, a druga część kwoty jakby nam tu wchodzi w punkcie czwartym, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla podjazdu dla przedszkola nr 122, ulica Piołkowa 13, kwota 9 tysięcy. To jest ta kwota, którą się pytał radny Piotr Gaweł, która nam zniknęła z Hiełkowej w uchwale wcześniejszej. I teraz tak. I przeszła sanitaria, tak? Tak. I teraz mamy ją tutaj. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Malutka poprawka w punkcie czwartym niepotrzebnie jest dla przedpodjazdu. Droga podjazdu. Droga podjazdu dla przedszkola. I jeżeli... I przedszkola damy z dużej... Jeszcze jakieś uwagi? Proszę bardzo, pan Paweł Wójcik. Tak, mogłaby do punktu pierwszego wątek, jakby teraz zadania z tymi kwotami, to się zmienia, żeby dodać, nie wiem, że zmienia się, zmniejsza te kwoty, tam odmiany kwot, żeby jakoś tak sformułowanie dodać. Myślę, że na następną uchwałę może uwzględnimy to i będziemy tutaj wpisywać właśnie, że zmieniamy kwotę na... Ale na niepotrzebnie jest dużo literów. No nie, to jest, na powinno być mało literów, na rok. Ale chodzi o to, że zmieniamy kwotę. W następnej uchwale, jeżeli państwo wiecie, o co chodzi, to nam funkcjonuje i będzie działało. Więc myślę, że najbardziej, proszę bardzo. A sanitariaty są już zrobione, skoro przechodzi na podjazdy? Panie Jacku, no nie wiem, no po prostu. Już wyjaśnię. No to bardzo się cieszę, że pan radny się dopytuje. W tamtym roku 2013 podjęliśmy uchwałę dotyczącą osób niepełnosprawnych i to była w maju korekta tej uchwały, na którą przekazaliśmy 30 parę tysięcy na remont sanitariatów przy ulicy Fiołkowej. I są zrobione. Na remont w sanitariaty przy ulicy Fiołkowej, a część przekazaliśmy na ulicę Muńską Boczną, tam 61 tysięcy. Później, w międzyczasie, zmienialiśmy pieniądze na ulicę Muńską Boczną, bo widział ZEO, przedstawiał nam, przepraszam, chciałbym skończyć, przedstawiał nam, że raczej może tego zadania nie zrealizować, nie wykonać dokumentacji. Zadania, więc przenieśliśmy też na sanitariaty. Panie Jacku, nie wiem, czy pan... Słucham. To bardzo bym prosił o panie zrobione. Więc teraz sanitariaty przy ulicy Fiołkowej, jak mówię, podjęliśmy uchwałę w maju, zostały pieniądze, dostało przedszkole 6 grudnia. Więc to jest skandaliczna sytuacja. I w trakcie teraz, w okresie właśnie świąteczne były te sanitariaty remontowane, a tutaj na Muńskiej Bocznej to zadanie nie zostało nam zrealizowane przez to, bo rozumiem, są jakieś dziwne procedury, które pozwalają, nawet w tej sprawie też występował, że pieniądze, które przekazujemy w maju, one dopiero dochodzą do jednostki w grudniu, więc to jest też troszeczkę dziwna sytuacja. Dziękuję za wiedzę. Proszę bardzo, pan radny. Chciałbym zaburzać, bo to nie dotyczy tego projektu uchwały, zapytam. Dobrze. Proszę bardzo, pan Łukasz ma... W punkcie drugim, usunięcie barier architektonicznych MDS Sudorska. Czy to chodzi o schody wejściowe? O ich przebudowę jakąś? Jak najbardziej. Tak, panie rektorze. Ale tam czy to jest ta kwota 6 tysięcy, to są bardzo strome schody, więc de facto trzeba by te schody całkowicie zburzyć.
Ja tam za bardzo nie wyobrażam sobie, czy jest jakaś koncepcja, projekt, jak to ma wyglądać. Te schody są bardzo strome, a skończą się zaraz przy chodniku i nie wyobrażam sobie, jak tam to miało to wyglądać. Taki wniosek uzyskaliśmy, znaczy jest to na wniosek pani dyrektor, to jest na dokumentację, będzie to realizowane. Ja rozumiem, że pan radny się obawia, że to są strome schody, no. Pani dyrektor, to jest dokumentacja, czyli musi to być robione. Za 6 tysięcy, jakby pan usunął barierę architektem? Pani radny. Ja tego jestem. No, mówię, jeżeli jest odpowiedź konkretna, że pismo, to jest to zrozumiałe, prawda? Przepraszam, chciałbym, nie, na ostatniej sesji, nie na ostatniej, to jest porywka. Z października i głosowaliśmy to, szanowny panie radny, i to już było na wniosek pani dyrektor. Teraz rozumiem, że pan sobie teraz na niego zadanie skończył w 5-4 zadaniach, no, po 3 miesiącach, ale dobrze. Ja mam tyle, bo też chciałem te 6 tysięcy, bo to padło takie sformułowanie na dokumentację. To może zapytać, że to jest różnica, bo tu piszemy usunięcie barier i to faktycznie może być pewne wątpliwości, bo nazywamy zadanie tak realizacji. Nie, pani radny, nie. Taki był wniosek, że w taki sposób zapisu tego, ewentualnie możemy zrobić na następnej sesji, ja nie będę teraz robił tego zapisu. Bo chodzi mi o to, czy to jest, faktycznie pani dyrektor ma jakiś pomysł na jakieś udogodnienie, ok. Czy to jest pomysł na to, żeby zabezpieczyć pieniądze na jakiś większy projekt? 6 tysięcy było zgłoszone na Sudolską, na usunięcie barier. Czy ma jakiś pomysł na uregulowanie? Nie będę ingerował w to. Proszę bardzo. Ale może zamykam dyskusję. Przystąpmy do procedowania, to jest za poparcie druku 529. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Pan Luka się wstrzymał. Zobacz, pan dyrektor.